ostatnio rozmawialiśmy i pytałem się ciebie, czy jesteś takim super rezerwowym. To teraz się zapytam, czy jesteś takim super jokerem w talii Tomasza Kafarskiego. Powiem szczerze, że z tego, co wygląda na tą chwilę, no to spisuje się z dobrej strony, jeżeli wchodzę. I jest to bardzo duża korzyść, bo strzelam bramkę. Ostatnio też strzeliłem, jak szedłem. Także może dla trenera jestem super jokerem i dla publiczności, ale tak jak powtórzę jeszcze raz, no ja mam ambicje, żeby grać od początku i do tego dążę. Będę się pokazywał z dobrej strony, żeby w kolejnym meczu zacząć już od początku. Oddałbyś te bramki za pierwszy skład? Powiem tak, najważniejsze jest dobro drużyny, a to, że strzelam bramki, no to jest po prostu taki smaczek tego wszystkiego, że gramy dobrze całą drużyną i tymi bramkami możemy się cieszyć z zwycięstwami. Zgodzisz się, że to jest ewidentnie zasłużone zwycięstwo naszej drużyny, bo jednak mieć na niewiele pokazała w tym meczu? Myślę, że tak, ponieważ byliśmy zespołem dominującym w drugiej połowie, mieliśmy teoretycznie więcej sytuacji, tak samo jak ja wszedłem, miałem jeszcze dwie sytuacje, gdzie mogliśmy strzelić bramkę. A pierwsza połówka, wiadomo, nie układała się po naszej myśli, ale chłopaki wyszli na drugą połowę zdeterminowani i dążyli do tego, żeby wygrać to spotkanie, no i się nam udało. Właśnie, próbowałeś różnymi częściami ciała i głową, co ze względu na wzrost, no było trochę dla nas niespodziewane i takie nożyce, a chyba to taki najprostszy strzał, czyli po prostu wyszło takie dobicie do tej prawie pustej bramki. No dokładnie, no to są takie sytuacje boiskowe, gdzie trzeba wymyślić, co zrobić podczas jednej sekundy i że takie były sytuacje, że strzelałem z noży albo z głowy, piłka gdzieś przeszła. No to były decyzje nagłe, a po tej sytuacji, gdzie strzeliłem bramkę, no to chwała całej drużynie, bo przeprowadziliśmy bardzo dobrą akcję, gdzie była właśnie zakończona bramką i dlatego gratulacje dla całej drużyny i nie tylko dla mnie. Pytałem się Martina Rzecha, zapytam się i ciebie. Po czterech meczach, dwa zwycięstwa, a więc 6 punktów. Trochę z lekkim nierozsytem przyjmujemy ten dorobek punktowy jak na razie? To jest dopiero początek sezonu, także nie ma co mówić, czy to jest niedosyt, czy za mało punktów. Przed nami jeszcze jest ponad 30 meczów, także spokojnie i my robimy swoje i dążymy do celu małymi krokami i mam nadzieję, że na koniec sezonu będziemy się wspólnie cieszyć z wymarzonego celu. Siły na takie do regeneracji nie mamy zbyt dużo czasu, bo już we wtorek mecz w Mielcu. Rozumiem, że po prostu jedziemy tak jak w każdym meczu z nastawieniem po 3 punkty. W każdym meczu, w którym gramy, to jedziemy z nastawieniem, aby każdy mecz wygrywać, także tu nie ma co mówić, że jest mała przerwa między meczami. Najważniejsza jest teraz regeneracja i wszyscy jesteśmy świadomi po prostu tego, że czeka nas mecz już we wtorek, w poniedziałek jedziemy z rana, także to wszystko siedzi w naszych głowach i w naszych nogach.